Dobrze, wracamy do sprawy. Ja tu mam już gotowy, prawie gotowy moduł. Moduł będzie wsuwany, tu może wam pokażę, tu mam taką już listę przygotowaną, tu mam właśnie te zaczepy na śruby i moduł po prostu jest zrobiony w ten sposób, to może nie w tą stronę, to po prostu wkładamy go po prostu w szynę i będziemy wsuwali z jednej strony, to samo zrobimy z drugiej strony, ale jeszcze wcześniej niż go po prostu wsuniemy, tutaj chcę po prostu pozaginać jeszcze, żeby ta blacha była prosta, czyli muszę tutaj zagiąć jeden rant i drugi rant. Muszę tutaj troszeczkę nadciąć, tu z jednej strony i z drugiej i pokażę wam, jak to będę robił. Ja też tutaj mam taką swoją wyginarkę, powiedzmy, może ja ją położę tak, żeby było widać, tylko z tym, że tak. No dobrze, możemy to skręcić. Ja wam pokażę, jak ja wyginam obudowy. Już pokazywałem wam, co robię z aluminium, to mam taką specjalną tą. Zaraz pokażę wam, jak to będzie wyglądało. Aby równo tutaj zagiąć to, co ja sobie dobrałem, takie mam tutaj dwa te i sobie tutaj zrobiłem w ten sposób, że sobie to tam włożyłem. Czyli wiem, że tego i teraz wiem, że będę mógł sobie to odrysować po tej, bo teraz obrażam na stronę po prostu drugą. Tak samo wkładam. Żeby to by tam doszło do końca. Nie chcę mi z jakichś powodów dojść, ale... Aha, miałem igłę. Dobrze. Biorę tego i też sobie odmierzam. Mam pewność, że to zagięcie będzie równe temu, bo po prostu wkładam te same takie beleczki. Mam teraz pewność, że tutaj ta odległość od krawędzi do zagięcia jest taka sama, jak odległość tutaj od góry do tego. Czyli mam zaznaczone tutaj ścieżkę zaginania i tamtą ścieżkę zaginania mam zaznaczoną. Przystępujemy do wyginania i po prostu możemy wziąć, tu mam tą rączkę, będziemy zaginali. Ja nie będę zaginał do samego końca, ale po prostu troszeczkę, czyli tyle starczy. Dobrze, ja już sobie tu przymocowałem tą po prostu drugą stronę i tak samo sobie wygniemy. Tu już mamy zagiętą płaszczyznę, teraz tak samo delikatnie sobie, no gdzieś tyle. Prawda? O, powiedzmy jest tym samym tym. Odkręcam. Mam zagięte to teraz muszę wyprostować tą krawędź, bo one akurat muszą być po prostu proste. Tu mam takie stare imadło, wkładam to po prostu w imadło, skręcając i dominając, proszę bardzo, wałem, dochodzę do końca. Dobrze, mam wyprostowane z jednej strony. I teraz wkładam też wymadło po prostu trochę dalej. Tutaj sobie dopasowuję. Dobrze, kręcąc imadłem wyprostowują mi się. Dobra, jest ten. Teraz będziemy mogli to wszystko po prostu prześlifować i zobaczyć, jak to będzie. Czyli teraz zobaczcie, z tej strony mam proste, z tej strony mam po prostu obudowę tutaj po prostu pozaginaną. Najlepiej, żeby to po prostu wyczyścić, ja używam normalnych wiórków przed malowaniem, będę tego po prostu biorę tą powierzchnię całą. Szczyszczam, proszę bardzo, jest idealna. I teraz te wszystkie podrapania mogłem włożyć między to, a to plastik. Po prostu i bym nie miał takich tutaj, o, tu widać takie te, ale to moment. Zacieram wszystkie ślady. Jest, już w tej chwili nic nie widać. Ja tam taki film puściłem o aluminium, to sobie możecie też zobaczyć. No to sobie tutaj zacząłem po prostu nakładać i teraz zobaczcie sobie to. Włożę pyk, zaskoczyło, także... Zobaczcie, tu mam tą powierzchnię wygiętą i tu z tej strony mam też powierzchnię po prostu wygiętą. Tu mam powierzchnię po prostu proste, prawda? Tutaj tak akurat musi być. Dobrze, teraz następna sprawa. Musimy powiercić tu z boku na tej płaszczyźnie otworki. Do takich celów wymyśliłem sobie takie imadło. Tu sobie zrobiłem ten. Tu sobie wstawiłem normalną śrubę. Jak kręcę tą po prostu śrubą, To imadło mi się podnosi góra po prostu dół. Tu mam regulację do zacisku. Tu mam możliwość zaraz na tokarce
zrobienia tego. Pokażę Wam. Tu sobie montuję. No i tu sobie już zamontowałem sobie ten. Teraz sobie tutaj dokręcam. To na razie weźmiemy z tej wiatarki, zdejmiemy i popatrzcie, jak tu kręcę tym i madło mi idzie po prostu do góry i kręcę tym, idzie mi na dół, to mam po prostu całą, to sobie muszę dokręcić na dole, tu mam całą regulację, że po prostu mi to wszystko chodzi w pionie, także sobie może mogę ustawić idealnie, tu mam do przodu, po prostu, że to idzie do przodu, zaraz pokażę Wam, jak ja to będę robił. Zobaczcie, ja sobie tu poznaczyłem otworki. Tu jest jeden zaznaczony, tu jest drugi otworek zaznaczony, tu będzie trzeci otworek zaznaczony. Wkładam to w tej chwili do karki i zamontuję. Sprawdzam płaszczyznę, żeby był kąt idealny. Tu sobie przestawiam kątowniczek. No, jest mniej więcej. Nikt z tego nie będzie strzelał, to można by było zrobić. O, powiedzmy tak. Dobrze, dojeżdżamy sobie tym do płaszczyzny, opuszczamy sobie nasz, tutaj kręcąc po prostu śrubką, no mniej więcej zobaczymy, jak to będzie, bo sobie po prostu podjedziemy, o, troszeczkę w górę i troszkę teraz w tamtą stronę, no powiedzmy tak, jeszcze minimalnie na dół, dobrze, tak, czyli idealnie, dobra. Mamy ustawione idealnie, włączamy sprzęt.